Targi Drema 2022. Firma Salvamac prezentuje swoją produkcję, swoje wyroby. Jesteśmy młodą firmą, ale sami w branży jesteśmy już od dawna, ja i mój wspólnik. Dzięki naszemu doświadczeniu udało nam się rozwinąć bardzo szybko firmę i to w nie najlepszym czasie, jak wszyscy wiemy. Szczególnym wyróżnieniem dla nas jest nagroda, złoty medal, który otrzymaliśmy w tym roku. Nagroda pozwala nam zrozumieć, że to, co robimy, robimy dobrze. Produkt, który otrzymał tą nagrodę, jest wykonany w 100% przez nas. Dlatego jest to szczególna nagroda i nie jest to nasze ostatnie słowo. Na pewno będziemy próbować robić więcej tego typu rzeczy. Widzimy, że nasze pomysły się sprawdzają. Łatwo jest krytykować produkty innych. Znacznie trudniej jest zrobić coś samemu, ale już teraz wiemy, że to umiemy. Poza tym na targach mamy wszystkie maszyny, które są na początku procesu produkcji, czyli cięcie drewna, to co mamy w naszym DNA. Mamy też odpylanie i mamy też naszych przyjaciół, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy znani w branży. To są suszarnie, to jest automatyzacja bardzo teraz potrzebna. To jest też odzysk strocin, odzysk energii, czyli pelec, brykiety, brykieciarki. To jest to, co teraz jest akurat bardzo, bardzo potrzebne. Ci przyjaciele są z nami. Bardzo interesuje nas rynek polski. Także jesteśmy obecni. Coraz więcej maszyn sprzedajemy. Mamy nadzieję, że Drema przyniesie nam dalsze kontakty, dalsze sukcesy.